Lęk, o lęku dzisiaj mówimy, proszę Państwa, przed śmiercią. Dlaczego ludzie się boją śmierci? No bo chcieliby żyć. A co tam dalej, to już pogodzili się z tym. Trudno, trudno. Tyle ludzi zginęło, to i my. No, ale... Działalności związanej z jakimś konfliktem. Także proszę kwiatkom dać... realizowane zazwyczaj przez grupę, która w takim bezpośrednim porównaniu sił wypada podczas konfrontacji jest skazana na automatycznie na klęskę, stąd sięga po te zakamuflowane środki przemocy, uderzając punktualnie w drugą stronę, w linie słabsze części poddasza. Zazwyczaj w cywilu. Jak umiera, to i Bóg nas wie. Ale niekoniecznie. Niekoniecznie, ale tak jest. Chory na raka, mój szwagier, co powiedział, że dajcie mi gówna, żeby tylko mi pomogło, to wiem. Przynieście mi gówna. Na większy stopień niebezpieczeństwa niż siły zbrojne. Więc cywile są często atakiem terrorystów, ale nie tylko, bo indywidualni przedstawiciele tej siły reżimowej państwa też indywidualnie bardziej bezbronni niż cały system. Są na celowniku. Profesor Arkadiusz Stępin jest Państwa gościem. Teraz informacje. Godzina filozofów. Ja idę wieczorem, posłuchać. Historię Polski w każdą niedzielę po 19:00. Reklama. Marzy się Państwu ekskluzywny apartament z własnym ośrodkiem narciarskim? Apartamenty w Apart Hotelu Czarna Góra to jedyna w swoim rodzaju inwestycja w Polsce. Gwarantowaną stopę zwrotu w wysokości do 7% wypłaca właściciel ośrodka Czarna Góra, a wszystkie koszty są po jego stronie. Basen, restauracje, spa and wellness w połączeniu z białym szaleństwem. Zapraszamy do kontaktu 697 913 412 www.apartamenty.czarnagora.pl. Karol, a jak kupujesz warzywa i owoce, to jak rozpoznajesz te naprawdę świeże? Moim zdaniem muszą być świeże zerwane. I przywożone codziennie? Dokładnie. Więc są jeszcze ciepłe od słońca. I mokre od deszczu. No, to stąd się bierze świeżość. No ja biorę stąd. Od jutra. Dobra, jedno. No jakoś znajdę taką wrażenie. Powiedzmy, życzę do brata Alberta. Jeżeli idzie o dzieła, to były bardzo liczne, właściwie ponadczasowe, bo większość tych dzieł... Zaczęło to ogrzewanie, od zbierania ludzi, którzy mieszkali na ulicy, gdzieś w jakichś ryderach, w zakamarkach. I zbierał ich i stworzył miejsce, jakieś tak zwaną ogrzewacze. Miejsce, gdzie przybylisko, gdzie było cieplej. No, było cieplej i nie było... Dach nad głową. I nie było tak łatwo wcale świętemu bratu Albertowi, dlatego że nie wszystkie środowiska, nie wszyscy ludzie mówili, że robi to w sposób dobry. No tak, bo to było nowatorskie. To było bardzo nowatorskie. Była to pewna innowacja. Nawet krytykowano brata Alberta, że dlaczego przygarnia czy karmi ludzi, którzy bywają pod wpływem nawet alkoholu, piją. I ten to święty brat Albert odpowiadał, no to cieszmy się, że chociaż nie piją na pusty żołądek, to też jest pewna wartość. Także miał odpowiedź również na tego typu zarzuty, nie różnicował. Po prostu człowiek potrzebujący, był człowiekiem potrzebującym, widział w nim Chrystusa i należało takiemu człowiekowi pomóc. Czyli była ogrzewalnia, później były domy dla sierot, dla kalek, dla starców, dla osób nieuleczalnie chorych, czyli byśmy powiedzieli, że prostego rodzaju hospicjów. Szpitali, tak. Organizował również miejsca pracy dla osób bezrobotnych. Święty brat Albert powiedział, że trzeba każdemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, nagiemu odzież, bez dachu i kawałka chleba. Może on już tylko kraść albo żebrać dla utrzymania życia. Powiedzieliście tutaj o tym haśle, które chyba wszyscy znamy, że człowiek dla drugiego człowieka powinien być dobry jak her.
Tak, jak chleb leżący na stole, z którego każdy może sobie wziąć tyle i tyle, ile mu potrzeba. Dokładnie. I to właśnie mówiąc o tym chlebie, że mamy być jak chleb, to też warto wspomnieć o słowach papieża Ojca Świętego Franciszka, który nawiązuje do tego, żebyśmy szanowali chleb, żebyśmy szanowali żywność, umieli nią się dzielić. I mówi, zwraca uwagę, że 1/3 żywności jest właściwie marnowana. I tak naprawdę każda zmarnowana żywność jest to kradzież ze stołu ubogich. I trzeba o tym pamiętać. Dziękuję, że Pan o tym przypomniał. Jest już godzina 13:21. Czas nam szybko ucieka, dlatego troszeczkę przyspieszam. Ale żeby jeszcze zakończyć jakieś przedstawianie brata Alberta, to możemy jeszcze powiedzieć o może ja jakoś tak to zbiorę, a Państwo może uzupełnią, bo na początku, tak jak Pan Paweł mówił, czy Pani Prezes, miał święty Albert Chmielowski sporo trudności. Był ze środowiska bohemy krakowskiej, prawda? Człowiek, który znał malarzy również w Europie przynajmniej, był jakoś uznawany. Nagle odchodzi od tego, a więc wiadomo, że spotkał się niezrozumieniem z jakimś takim drwiną czasami i tak dalej. Ale to później, kiedy ludzie przekonali się, jak gdyby później to jak gdyby osadzenie się w takim środowisku określonym, to później mu paradoksalnie pomagało, dlatego że łatwiej mógł zbierać środki przecież materialne, prawda? Jako osoba już jakoś znacząca w środowisku krakowskim. Znany jest wpływ chociażby brata Alberta na Jacka Marczyńskiego, który znanego malarza, który jest autorem jednego z bardziej znanych również portretów brata Alberta i który sam Jacek Marczewski był tak zafascynowany w pewnym momencie ideą albertyńską, że nawet myślał bardzo poważnie o tym, żeby przywziać habit albertynów, aczkolwiek po rozmowach z bratem Albertem wycofał się z tego, żartował sobie brat Albert z Jacka Walczewskiego, że ty, Jacku, jesteś takim estetą, jak ty byś w tym kapturze w trumnie wypełniał. A ja jeszcze chciałabym dodać tutaj, że to nie był taki oczywisty sposób pomagania brata Alberta. Pomagano już wcześniej przecież przed bratem Albertem. Natomiast nowością w postawie brata Alberta, nowością tej pomocy było to, że brat Albert żył z tymi osobami, którym pomagał. Nie mieszkał w klasztorze i pomagał komuś. Nie przychodził z pięknego miejsca, czystego, prawda, ciepłego, tylko był bezpośrednio zamieszkał z nimi dokładnie i to pozwoliło na pewno jemu bardziej poznać odczucia tych ludzi, prawda, ich myśli i zobaczyć prawdę, tak, utożsamić się z nimi, bo trudno jest, że tak powiem, dawać komuś, czy pomagać komuś, jeżeli tak dokładnie nie znamy ich położenia, może i samopoczucia, tak? On wkradł się w ich myśli wręcz. W encyklice Divas Misericordia Ojciec Święty, mówiąc o miłosierdziu, podkreśla, że żeby pomagać komuś, to trzeba być na tej samej płaszczyźnie. Wtedy jest prawdziwa pomoc. Nie można z jakichś swoich wyżyn, czy ludzkich, prawda, czy estetycznych, czy etycznych komuś właśnie. Ja odnajduję właśnie raz, że ideę albertyńską, ale również realizację tych słów Ojca Świętego, chociażby w działalności misyjnej Kościoła, gdzie misjonarze częstokroć mieszkają w bardzo ubogich miejscach, ubogich wioskach, gdzieś w krajach trzeciego świata, lub nawet w slumsach. I czymś innym jest mieszkanie z tymi ludźmi, bycie w ich problemach również, uczestniczenie w nich, a czymś innym jest zrzucenie pomocy humanitarnej gdzieś z wysokiego samolotu
Więc tutaj można powiedzieć, że ta idea jest realizowana w kościele cały czas. Prawdziwa, żywa. Tak, drodzy moi goście, moglibyśmy jeszcze o bracie Albercie mówić dłużej, ale ja bym chciała przejść do tego, co teraz, dlatego że już jest 26 minut po godzinie 13 i czas nam ucieka bardzo szybko. Co robi towarzystwo brata Alberta? Towarzystwo Główne dzieła to są schroniska dla kobiet, schroniska dla mężczyzn, ogrzewanie, tak, które... A więc wierność patronowi. Dokładnie. Dokładnie realizujemy wszystkie te... kierujemy się misją i celami świętego brata Alberta. W jego duchu tutaj niesiemy tą pomoc, aby głodnemu dać jeść, tak, nagiego przeodziać, że tak powiem, w przenośni, pomóc, że tak powiem, takim osobom, no chociażby czasowo, tak, które znajdą się w trudnej sytuacji, jakiejś... Pani prezes, przepraszam bardzo, może będzie jakoś tak bardziej czytelne dla radiosłuchaczy, kiedy wymienimy te różne formy, aha, tak? Czyli... A więc... To, od czego zaczęliśmy pół roku temu, w zimie, kiedy aż się prosiło, żeby powiedzieć. Proszę bardzo, więc schronisko. Przede wszystkim schronisko dla osób, które... Dla osób bezdomnych, które nie mają nadziei, że nie mają tego dachu nad głową. Także jeżeli chodzi o Inowrocławie, tak jak wspomniałam, prowadzimy to przy ulicy Jacewskiej 118, a w całej Polsce mamy tych schronisk kół 67, tak? Gdzie właśnie prowadzone są też... Przynajmniej 67 schronisk. Jest, w całej Polsce, dokładnie. Szczególnie te schroniska w okresie zimowym, tak, są oblegane i są bardzo potrzebne. Są bardzo potrzebne, ale ja powiem, że dodatkowo, tak, oprócz schronisk prowadzone są ogrzewalnie, bądź noclegownie, także nie każde koło ma te wszystkie, prawda? Mhm. Więc na przykład u nas w Inowrocławiu jest prowadzone ogrzewalnie. Natomiast inne, że tak powiem... Ogrzewalnie to co to takie? Ogrzewalnie to jest to miejsce, gdzie właśnie osoba może wejść, ogrzać się, tak, i skorzystać, że tak powiem, z ciepłego posiłku, tak, czy napoju w postaci kawy. Ona nie nocuje, nie ma tego miejsca noclegowego, ale to... Tak jak sama nazwa. Tak, ma się ogrzać, dokładnie. Ma zabezpieczyć przede wszystkim, uchronić przed zamarznięciem, bo to jest okres zimowy, one są uruchamiane od 1 listopada do 30 kwietnia, prawda, są czynne. Noclegownie potem też są prowadzone przez towarzystwo. Łazi. Wiele osób nawet posiadających mieszkania, tak? Tak jak widzimy to u nas w Inowrocławiu, nie mają warunków, tak? Mimo że jest to miasto, prawda, ale też ludzie mieszkają w różnych warunkach, gdzie woda jest, ale na przykład nie ma ciepłej wody. Wtedy można przyjść do łaźni brata Alberta i, że tak powiem, skorzystać z tej łaźni i umyć się, prawda? I wtedy nawet osoba, która gdzieś tam, bo są osoby, które z wyboru, tak? Mówiliśmy o tym w styczniu, tak, które tak, z własnego wyboru i tutaj trudno ich przekonać, aby trafiły, czy to do jakiegoś ośrodka innego. Bo musiałyby się poddać pewnym rygorom. Tak, regulaminom, bo one być muszą, bez tego oczywiście nie są możliwe prowadzić instytucji i jej funkcjonowanie. Więc, tak jak mówimy, z własnego wyboru chcą gdzieś być, no powiedzmy też w cudzysłowie, że na ulicy, tak, ale mogą wtedy, że tak powiem, utrzymać tą higienę, tak? Po pierwsze, prowadzimy też jadłodajnie. I tutaj mogą skorzystać właśnie z posiłku ciepłego, także codziennie jest ciepło. Czy jadłodajnie również są czynne w lecie? Tak, cały rok. Cały rok. Także... Z jadłodajni korzystają nasi podopieczni, których mamy, którzy mieszkają w schronisku, ale też z jadłodajni korzystają osoby właśnie z terenu, tak? Z terenu miasta i gminy, tak, które po prostu no, mają niskie jakieś dochody, prawda? Albo jakaś niepełnosprawność, też dysfunkcje, prawda, powodują, że
no trudno byłoby tej osobie w jakiś sposób przygotować ten podstawowy taki posiłek, którym jest zupa. Wydajemy też chleb, tak dla, że tak powiem, tych osób, które przychodzą do tej jadłodajni. Także w zależności ile tego chleba posiadamy w danym dniu, te osoby, te rodziny, prawda? Rozdajecie to, rozdajemy, tak, rozdajemy, dzielimy. Jest jeszcze taka forma, ja czytam z pewnego roku. Jeszcze nie wymieniłam wszystkich. To jest ta forma, bo prowadzimy bank żywności, prawda? To jest, że tak powiem, bardzo duże tutaj wsparcie. Bank żywności prowadzony jest też przez nasze towarzystwo, pomocy świętego brata Alberta. Jest on, co prawda, w innym miejscu, w Inowrocławiu się mieści. Przepraszam, przy ulicy Krzymińskiego. Natomiast tutaj, że tak powiem, realizujemy to zadanie poprzez tutaj żywność unijną, tak? Jest to program unijny. No i miesięcznie jest, że tak powiem, tutaj wspomaganych 600 osób, tak? Miesięcznie. Są to rodziny. Systematycznie. Systematycznie, co miesiąc. Są to rodziny, są to matki samotnie wychowujące dzieci, są to wreszcie osoby starsze, których też dochody, że tak powiem, są na takim niskim poziomie i takie właśnie produkty, jak mleko tutaj jest dostępne, tłuszcze, w zależności, tak, bo nie zawsze są te starsze, produkty, ale sery, w długim terminie, kasze, mąka, ryż, prawda, płatki, zdarzają się konserwy, czy sery żółte też od czasu do czasu jest, prawda, także jest to bardzo duża pomoc, bo tak jak na przykład tam zajmują się tam dwie na stałe pracownice, prawda, to one naprawdę mają co robić, tak, żeby po prostu przyjąć ten towar. Oczywiście panowie tutaj mieszkańcy pomagają fizycznie, tak, dokładnie, także wpisują się tutaj w pomoc, jest taka ta kooperacja bardzo wysoka, także nie tylko siedzą i jak niektórzy czekają, ale też, że tak powiem, no, pomagają tutaj w tym naszym jakby gospodarstwie, można powiedzieć. Jest dodatkowy taki element, że włączacie mieszkańców schroniska w życie domu. Tak, bo tutaj święty brat Albert już mówił tak i zabiegał bardzo mocno, aby był przeciwny, więc takiej typowej jałmużnie, tak, on przecież tworzył te stanowiska pracy. Oni też wykonywali jakieś czynności, z których mogli, że tak powiem... No i bardzo ważne, żeby pokazać człowiekowi, który czuje się wykluczony, że może być potrzebny. Że jest potrzebny, dokładnie. I tutaj też ja za chwilę powiem, jak są role podzielone w schronisku, ale żebym po prostu nie zapomniała tutaj dokończyć tych informacji związanych z bankiem żywności, więc taka rodzina, taka osoba dostaje, że tak powiem, bardzo duże wsparcie, tak, bo na jedną osobę na przykład 5 litrów samego mleka przypada. To jest wszystko wywieszone na drzwiach, tak, tego punktu wydawania tej żywności u nas tam. I jest informacja, co dana osoba, prawda, otrzymuje, tak? Że na przykład 3 kg kaszy, 3 kg mąki, 2 kg cukru i tak dalej, i tak dalej. A co, jaki czas? Co miesiąc. Co miesiąc. Mamy tylko przerwę, prawda, w okresie letnim, to jest lipiec. Wtedy jest zamknięty punkt i oczywiście, no... Ale to jest olbrzymia praca. Tak, to jest olbrzymia praca taka... Tak, czysto fizyczna, powiedziałam. Dwie osoby tylko. To znaczy trzecia osoba też mamy kierowaną tutaj do pomocy, prawda? Przez te dwie osoby są tutaj delegowane z urzędu, z miasta, bym powiedziała, tak, to jest realizowany projekt. Natomiast trzecią osobę tutaj deleguje nam Urząd Pracy do pomocy, ale to jest za mało, tak jak pani słusznie zauważyła, bo to są tony żywności. To są tony żywności i dlatego mieszkańcy schroniska, tak, tutaj mają szansę włączyć, chętnie pomagają, bo właśnie, żeby też musimy zwracać uwagę, bo pomimo jest to stowarzyszenie, ale
przepisy, że jeżeli chodzi o pracę, tak, o tutaj prawo pracy, musimy przestrzegać, tak? Tak jak wszyscy, jak w każdym miejscu. Tu mówimy, Pani Prezes, przepraszam, mówi Pani o swoim towarzystwie w Wrocławiu, ale przecież podobna praca odbywa się w całej Polsce, prawda? Oczywiście, oczywiście, że tak. No, praca w ogóle w schronisku, tak, jeżeli we wszystkich schroniskach nie należy do prac łatwych, bo tutaj dopiero jak ktoś, że tak powiem, przyjrzy się z bliska, tak, poświęci ileś czasu, dopiero może poznać problemy takie naprawdę, bo z zewnątrz to gro osób na przykład odbiera to w ten sposób, że w schronisku są to osoby, że tak powiem, może jakby to ująć, które piją czy piły, prawda, takie, w którym się właściwie nie należy. Stereotypowe widzenie. Tak, właśnie. Ten stereotyp tej osoby z bezdomności gdzieś tam jest zniekształcony, bym powiedziała. Ja tutaj nie chcę bronić, tak jak mówiłam to już pół roku wcześniej, króciutko, ale ja zawsze proszę ludzi, aby nie generalizować, żeby nie wkładać, że tak powiem, potocznie mówiąc, do jednego worka wszystkich, tak? Bo nie wolno takie rzeczy robić. Naprawdę, jeżeli chodzi o schronisko, chociażby na podstawie tego, które najlepiej znamy, Ina Wrocławskiego, są osoby o różnym, w różnym przedziale wiekowym, po pierwsze, z różnych przyczyn się one tam znajdują, tak? Oczywiście są takie, które są bardzo krótko, bo udało im się w jakiś sposób pomóc, jeżeli chodzi o pracę, bo też takim problemem jest tu brak pracy, tak? Ten rynek pracy powoduje, jest jednym z przyczyn też bezdomności. Ale są też osoby z jakimiś problemami, może tutaj nie dosłownie natury jakiejś psychicznej, tak? Ale z problemami takimi, gdzie, że tak powiem, trudno ją się odnaleźć, zaadoptować. No takie, no różnie mamy te umiejętności zmagania się z problemami życiowymi, prawda? Tak, czasami tak. Nie mamy siły na to, żeby też podjąć jakieś i też, tak, też jest gro, wiadomo, po jakiejś wyniku, że tak powiem, znaleźli się w wyniku, że tak powiem, nadużywania, tak, alkoholu. Ale tutaj w schronisku no, nie można, że tak powiem, alkoholu spożywać, to wszystko. No już właściwie Pani Prezes odpowiedziała Pani na moje pytanie, które chciałam zadać, bo jednym z Waszych celów jest przełamywanie stereotypów i Pani stereotypów o osobach bezdomnych, już Pani tu w tej chwili jak gdyby powiedziała o tym, żeby nie... No, ja powiem tak, Pani redaktor, że często też spotykam się sama z takimi, że tak powiem, opiniami, tak, że, no, że nie warto pomóc, tak, bo to są ludzie tak z marginesu, którzy sami ludzie, sobie chcą, którzy sami sobie wybrali taką ścieżkę, ale właśnie chcę, że tak powiem, wrócić, przypomnieć, że nie wszyscy, że są tacy, którzy jak najbardziej wybrali taką ścieżkę. Jest to dosłownie ich wybór, ale jest gro osób i młodych, którzy naprawdę w zawiłościach życia, tak, w wyniku zawiłości życiowych, nawet rodziców, oni się, że tak powiem, znaleźli tutaj u no, nas w schronisku, tak? Przejdźmy może jeszcze do innej formy, bo czas nam Więc wymieniłam już kilka, teraz chciałabym właśnie tutaj kolejną formę wymienić. Są to mieszkania treningowe, tak zwane, tak, które prowadzimy. I może co to jest to mieszkanie treningowe? Więc tu, żeby osoba, czyli podopieczny ze schroniska, mógł zamieszkać w mieszkaniu treningowym, wymagane są takie warunki jak podjęcie pracy przez niego, tak? No i oczywiście... Musicie też pomóc znaleźć tę pracę przecież. No, tak, tak, cały ciąg pewnych czynności, które... Dokładnie, dokładnie. No, przy oczywiście współpracy tutaj i z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, tak, z urzędami, prawda? W wyniku na przykład uzyskanego projektu, wtedy na przykład mamy lekarza, psychologa, dodatkowo pielęgniarkę, terapeutę i tu są to osoby, które no niezbędne bym powiedziała do tej pracy takiej, prawda? I ich wkład jest bardzo tutaj ważny.
żeby te usługi jakby zmotywować. Dokładnie, żeby Ilość wiary, że ona może być pracownikiem. Dokładnie, może być pracownikiem i że może zacząć normalne, zwykłe życie człowieka. To takie nie, wydaje mi się, jedno zdanie już oddajemy głos panu Pawłowi, takie oczywiste wydaje się, że się szuka pracy, ale wyobraźmy sobie osobę, która ileś lat jest wykluczona, ma poczucie wykluczenia i ona, w niej się wytwarza taki mechanizm, że ona właściwie do niczego się już nie nadaje, prawda? I tutaj jest to, co pani powiedziała, tym psychologu, lekarzu, dokładnie, żeby jak gdyby wzbudzić w takiej osobie poczucie, że ona też może. Wartości, tak? Tutaj ta idea mieszkań treningowych bardzo mocno koresponduje z ideą mieszkań chronionych właśnie w ten sposób, ponieważ jest ta asystencja. Nie robimy za tego podopiecznego, który zdobył się na to, żeby pracować, żeby spróbować mieszkać poza schroniskiem. Jednak jakaś tam forma asystencji jest. Wspierania, wsparcia przed takim właściwie ostatecznym wejściem w samodzielność. Bo mamy sukcesy takie, że są wspaniali ludzie, którym udało się wyjść z bezdomności, pracować, czasami nawet założyć rodzinę. Albo wrócić do rodziny. Też tak bywa, bo i tak jest, że no i to nas bardzo cieszy, tego typu sukcesy. Aczkolwiek te osoby, którym się nie udaje, też uważamy, że są wspaniałe, bo nikt, można powiedzieć, kto jest całkowicie zdrowy pod względem emocji, pod względem psychiki, raczej nie wybiera sam z siebie bez żadnych zewnętrznych czynników tego typu drogi, żeby zostać osobą bezdomną. Kiedyś ktoś mi zarzucił, że dlaczego ja angażuję się w pomoc osobom bezdomnym, zwłaszcza tutaj w Inowrocławiu, to jest schronisko dla bezdomnych mężczyzn. Padły różne gorzkie słowa pod adresem tych panów, tych osób, które tam się znajdują, że to jest wszystko na własne życzenie. No i ja tylko odpowiedziałem w ten sposób, bo też znam trochę życiorysy osób, które tam trafiają, że to nie ma co się zarzekać, że to tylko jest tak, że totalnie niezwykłe osoby tam trafiają. U nas było tak, że trafili artyści bardzo wysokiej klasy, literaci, rzeźbiarze, malarze. Nie ma, czy tak jak przed chorobą, nie ma osoby całkowicie odpornej na choroby, tak samo jak na różne ciosy, bo ciosy życiowe to mogą być pułapki kredytowe przeróżne. To nie tylko musi... Tutaj już o tym mówi, przepraszam Panie Pawle, mówiliśmy już, Pani Prezes mówiła o tym sporo, że to nie jest tak, że wiemy, kto tam jest na pewno, prawda, w stowisku, że trzeba indywidualnie popatrzeć. Przyjdźmy może jeszcze do... Ja przepraszam, że tak Państwa, ale nie śmiem jak oddać głos radiosłuchaczom, no to już rozmawiamy sobie i rozmawiamy, a jest już 13:44. Jedną minutkę jeszcze proszę o jakieś ustosunkowanie się do takiego mojego pytania odnośnie Waszego uczestnictwa w tworzeniu jakichś aktów, nie wiem, prawnych, może na terenie na gruncie miasta, czy ktoś Was pyta o zdanie w jakichś sprawach, o tym chodzi. Tak przecież zdejmujecie z samorządu olbrzymi ciężar. Tak. Czy jak gdyby miasto, akurat to niekoniecznie chcę pytać o Inowrocław, ale w ogóle jak to jest? Czy te samorządy jak gdyby zauważają obecność organizacji pozarządowej takiej, która tak dużo robi na rzecz ludzi wymagających wspierania? Jeżeli chodzi tutaj o samorząd tutaj o terytorialny, związany tak z miejscem tutaj inowrocławskim, po prostu współpraca jest na bardzo dobrym poziomie i tutaj przy okazji wielkie podziękowania i chylenie czoła tak, za tą współpracę na poziomie Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego, bo tak jak tam wcześniej wspomniałam, prawda, mamy tutaj że tak powiem pomoc i ta współpraca jest, są tworzone programy, tak,
i, że tak powiem, ta regionalna polityka jest tworzona. Jesteśmy zapraszani do tych rozmów, aczkolwiek no, nie ukrywamy, że tak powiem, no, we wszystkich tych samorządach tych środków pewnie nie ma aż na tyle, bo tych stowarzyszeń jest ogrom, tak? I każdy, że tak powiem, chciałbym zyskać, tak? Mnie tutaj bardziej chodziło, Pani Prezes, tak. I Panie Pawle, o to, na ile jesteś Ty poważnie, na ile przedstawiciele organizacji pozarządowej są poważnie traktowani. Ale to później, proszę bardzo. Na ile jesteście postrzegani jako partnerzy? Znaczy, realizujemy takie częściowo zadania, tak? Zadania tutaj, że tak powiem, no, gminne, tak, powiatowe, i wpisujemy się tutaj w tą pozytywną. I ja tutaj bym najbardziej właśnie chciała podkreślić, że pozytywnie tutaj mogę ocenić, prawda, jeżeli chodzi o tą współpracę, jak do tej pory, prawda, i zrozumienie. Zrozumienie tutaj chociażby naszych potrzeb, a też, że tak powiem, zwracamy się, ostatnio też się żeśmy zwrócili, prawda, bo też mamy takie, że tak powiem, nawet przy tej okazji, korzystając, Pani Redaktor, chciałam powiedzieć, są teraz te, że tak powiem, czasy trudne. Mamy też szereg wymagań, tak, bo to tutaj nie było czasu powiedzieć, chociażby tutaj ze sprawnych budowlanych i tak dalej, i żeby spełnić te wszystkie wymagania, my też po prostu potrzebujemy tej pomocy. No i jesteśmy teraz na takim etapie, gdzie zwróciliśmy się, tak, żeby nam przekazano tutaj, prawda, miasto, tutaj lokale, tak, i grunt, na bazie którego będziemy mogli się rozwijać i utrzymać i spełnić wymagania tutaj w zakresie wymagań prawnych, tak? Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, już teraz oddamy wreszcie głos naszym radiosłuchaczom, którzy mimo nadziei zatelefonują do nas, chociaż zagadaliśmy dzisiaj troszkę. 655-2355, 655-2356-56 to numer kierunkowy. Dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy w naszej rodzinie, 536-600-100, 536-600-200, poza granicy 655-2333, 655-2366, 48-56 dla USA i Kanady, 011-48-56. Przypomnę, że rozmawiamy o dziełach świętego brata Alberta. Bardzo prosimy, aby jeżeli ktoś zechce z nami rozmawiać, aby włączył się tutaj w naszą rozmowę. Ja przypomnę, że w studiu jest Pani Prezes Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta z Inowrocławia, Pani Wiesława Paszkiewicz oraz członek zarządu, Pan Paweł Czachor. Ja tylko już mamy telefon. Halo? Halo, słuchamy? Na wieki, mówię Panu. Ja mam na imię Magdalena i chciałabym zapytać, czy jest jakiś kontakt z psychologiem z tego ośrodka, czy adres, no, jakaś forma porozumienia, ponieważ mam taką osobę, która wymaga pomocy i nie umiem pomóc, bo chciałabym jakoś profesjonalnie dowiedzieć się, jak skierować taką osobę. Tak, rozumiemy Pani Magdalena, już odpowiadają moi goście. Pani, dziękujemy za telefon. Dziękuję. Dziękuję za telefon. Tak, jak najbardziej, właśnie od tego miesiąca, tak jak wcześniej powiedziałam, realizujemy projekt i mamy psychologa do końca. Jaki kontakt? Więc wie Pani co, ja może podam telefon, tak, do schroniska, bo też bym nie chciała, żeby teraz tak na antenie podawać, więc tak, 357 11 22. I pod tym numerem Pani uzyskał poniżej. Kierunkowy 52. Jeszcze raz, Pani Prezes, 350. Może tak, już kierunkowy najpierw podam. 52, telefon kierunkowy, tak. I dalej 357 11 22. W godzinach? I ten telefon to będzie w godzinach 7:15, bo to jest stacjonarny. Chociaż opiekun też mnie odbiera, to właściwie całodobowe, że się poprawiam. Więc pod tym numerem uzyska Pani informację, prawda, od naszego opiekuna. Tak, o numerze telefonu. Bardzo Pani Prezes, przepraszam, proszę bardzo.
czas. No tak, mamy około 10 minut jedynie na rozmowę, więc to takie krótkie, precyzyjne odpowiedzi. Halo, słuchamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No wielki będzie Pan. Paweł Jezus Górski. Ja krótko chciałbym wspomnieć piękne wydarzenie z życia świętego brata Alberta. Może nie ściśle powiem, może Państwo mnie skorygują, albo wydarzą. Otóż, kiedy on chodził, mówiąc tak powiedzmy, gwarową po prośbie, kiedyś trafił na takie miejsce, gdzie był jego kolega oficer i on po prostu był zgorszony zachowaniem świętego brata Alberta, uderzył go w twarz, a święty Albert powiedział, co dla mnie, a co masz dla mnie w jednej? Dziękuję bardzo. Ja powiem Panie Pawle, że to zdarzenie przypisuje się bardzo wielu biednym, którzy, przepraszam, bardzo wielu świętym, którzy utrzymywali swoją działalność, prowadzili swoją działalność w oparciu o zbieranie datków. Także to niekoniecznie akurat był brat Albert, bo ja słyszałam już o wielu osobach. Właśnie to dla mnie, a dla moich biednych. Tak, że był niezłomny i wytrwały. Tak, co nie znaczy, że na pewno spotykały brata Alberta również i przykrości, niekoniecznie może taka. Ja chcę, oczekując na Państwa telefonu, jeszcze chcę powiedzieć, że jakoś ta audycja dzisiaj wpisuje się w to, co powiedział Ojciec Święty Franciszek dzisiaj. Jutro jest Światowy Dzień Uchodźcy i Ojciec Święty powiedział, że uchodźcy to takie same osoby jak my, że zobowiązują, twarz uchodźcy zobowiązuje nas do działania. Słuchamy Radio Maryja. Tak, słuchamy. Słuchamy. Witam. Czy ja się dodzwoniłam do audycji? Tak, dodzwoniła się Pani, jest Pani na antenie. Witam, Karolina Strunia. Witamy Panią. Ja, jeżeli chodzi o towarzystwo brata Alberta, ja takie dwie refleksje mam. Jedna mi się skojarzyła, że tak powiem, tutaj akurat mam takie doświadczenie, były dla mnie Anglia. I tutaj Pan wspominał na antenie, jeżeli chodzi tutaj, podawał się o takich stereotypach ludzi bezdomnych. I ja myślę, że tam była taka świetna rzecz zrobiona, jest taka, nie mogę tutaj mówić nazwy, natomiast jest taka bardzo mała gazeta, wydawana przez ludzi bezdomnych, tworzona przez Sermusza, to jest Johna Berga. I tam on rzeczywiście zrobił coś niesamowitego, a mianowicie udało mu się zmienić taki stereotyp ludzi bezdomnych. Ja muszę powiedzieć, że wędrowie tej gazety, tam znani są w całej Anglii i są powszechnie lubiani. A udało się to dzięki temu, że po prostu tam są zamieszczone historie osób. I że tak powiem, na zachodzie już wiedzą, że nie jest to patologia, nie są to ludzie jacyś tam chorzy, czy jacyś, że to może się przydarzyć każdemu. I tam to już wiedzą. I jemu się udała rzecz taka niesamowita, a mianowicie zmienił taki stereotyp, który jest nieprawdziwy, który... I tam są to ludzie powszechnie, znaczy oni są szanowani. To jest takie, tutaj myślę, że to jest takie... Dziękujemy Pani Karolino. Dziękujemy. I tutaj jeszcze tylko drugi chciałam tak dodać przypadkiem, tylko już tak króciutko, żeby Państwu nie zabierać czasu. Muszę takie, Państwo, ponieważ Państwo wspominali o planach takich i jakichś programach niebędzonych, ja muszę powiedzieć, nie przyszła na głowę, tylko matka Elwira. To była założycielka, jest założycielka Szczęśliwe Czernakolo. Tak, znamy, tak. Mówiliśmy już wiele razy. Ona wierzyła Panu Bogu, wiedziała, Pan Bóg jest najlepszym lekarzem, Pan Bóg wie, co robi, modlitwa i praca. I to... Tak, dziękujemy Pani Karolino bardzo serdecznie. Matkę Elwirę też w tych audycjach przywołujemy wielokroć. Ja, jeżeli chodzi o te stereotypy, to pewnie nie jest tak, że akurat w Anglii czy gdziekolwiek nie ma stereotypów. Stereotypy są wszędzie. Pewnie, że jedno czy drugie społeczeństwo radzi sobie lepiej lub gorzej, prawda? Ale mówimy tutaj o rzeczywistości polskiej. Wydaje mi się, że na gruncie polskiej też sporo się robi jednak dla ludzi, którzy oczekują, potrzebują, nie tyle oczekują, ale potrzebują wspierania. Jest bardzo dużo organizacji pozarządowych, które są dedykowane różnym grupom osób potrzebujących. To tak, nie mamy telefonu w tej chwili, ale jest jeszcze jeden telefon, to już będzie ostatni. Halo? Tak, słuchamy. Halo? Tak, słuchamy Pana. Ja pochodzę z Podkarpacia i chciałbym uzyskać, gdzie to można się zadzwonić na Podkarpacie, no, takie informacje uzyskać. Proszę Pana, myślę, że tak, że w nas... Tak, tak.
Myślę, że towarzystwo pomocy, jeżeli chodzi o Podkarpacie, jest bardzo dużo kół. Akurat południe to Kraków, Wrocław, prawda? Rzeszów, Przemyśl, no bardzo dużo kół. Ja mam przed sobą mapkę, pani prezes, nie mam sprawy miejscowości, mapkę i widzę na mapce, że te miejsca, gdzie jest Towarzystwo Brata Alberta na południu są bardzo skupione. Najwięcej mamy właśnie na południu. Tutaj może wymienię, pan sobie tutaj coś wybierze, prawda, Gliwice, tak, z tych tutaj na dole Pępice, prawda, Przemyśl, Puławik, Sanok. Pani prezes, tylko że myślę, że samo wymienienie panu nic nie da, bo pan by chciał pewnie się... Myślę, że najlepiej skierować pana na stronę. Dokładnie, strona internetowa. Tutaj chciałam może wymienić nazwę przy okazji, ale jak najbardziej, tak jak tutaj, tak, strona internetowa. Pisze pan Towarzystwo Pomocy Świętego Brata Alberta, można dodać Podkarpacie i tam wszelkie informacje, Pan nie ma internetu, może pan iść do kurii na przykład. Albo proszę zadzwonić pod ten numer nasz, ten Wrocław, który podawałam, więc jeszcze raz proszę sobie zapisać. Kierunkowy 52 357 11 22. Odbierze opiekun i po prostu pan przedstawi mniej więcej trochę szczegółowiej swoją potrzebę i tutaj udzieli, że tak powiem, pracownie odpowiedzi. Dziękujemy panu bardzo, pozdrawiamy. Ojciec widzę, że odbiera telefon, ale już nie będziemy przyjmować telefonu. Jedno, drugie zdanie na podsumowanie? Ja bym, korzystając z okazji, pani redaktor, bardzo bym prosiła, bo chciałam tutaj podkreślić, że mamy rok miłosierdzia, a od 25 grudnia tego roku właśnie rozpoczniemy właśnie rok świętego brata Alberta, który został ogłoszony przez Episkopat Polski na nasz wniosek, czyli dokładnie wniosek przewodniczącego Towarzystwa Pomocy imieniem świętego brata Alberta oraz Zgromadzenia Sióstr Albertynek, bo to było wspólnie, znaczy siostry też... Wspólna inicjatywa. I właśnie święty brat Albert w tym roku, będziemy obchodzić setną rocznicę jego śmierci. Boże Narodzenie. W dniu, tak, 25 grudnia, dokładnie. I też w tym dniu, 25 grudnia, na Wawelu odbędzie się msza, uroczysta msza święta, właśnie w setną rocznicę jego pogrzebu. Ja myślę, pani prezes, że możemy sobie się już teraz umówić za jakieś pół roku, na przykład na początku grudnia, żeby zrobić audycję, no bo to już będzie czas zimowy, znowu o skroniskach, o potrzebie jakiejś wrażliwości na ludzi, którzy błąkają się po ulicach bezdomnych, prawda? I wtedy powiemy też to, prawda? Dziękuję, bo to sporo czasu jest, to i myślę, że radio słuchacze mogą nawet nie. Proszę bardzo. Jeżeli mógłbym jeszcze jedno słowo, to korzystając, że jesteśmy w audycji dla chorych, ja chciałem tutaj wspomnieć, poprosić o modlitwę w intencji pana Mieczysława. To jest taki społecznik, który jest w szpitalu w tej chwili, ciężko chory w szpitalu w Inowrocławiu, żeby o modlitwę proszę w imieniu jego rodziny i przyjaciół, wszystkich ludzi, którym pomógł, pomagał, żeby to niesienie krzyża, tego cierpienia było dla niego łatwiejsze i o powrót do zdrowia. Tak. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, w naszej audycji, w audycji dla chorych dzisiaj mówiliśmy o świętym bracie Albercie. Dwa dni temu było święto brata Alberta i imieniny. Gościliśmy o świętym bracie Albercie i o dziele przede wszystkim brata Alberta. Pani prezes chciała jeszcze coś dodać, ale dosłownie. Ewentualnie, jak mogę coś jeszcze dodać, to też związane z tym 35-leciem, że tak powiem, tak, 35-lecie obchodów powstania Stowarzyszenia Świętego Brata Alberta, więc jeszcze we Wrocławiu chciałam tutaj podać, że będzie, że tak powiem, też takie uroczystości w Polsce się odbędą, prawda? I między innymi
tutaj 4 listopada do Wrocławia. To daleko, to nikt nie będzie pamiętał. Tak, ale, ale będzie to Narodowe Forum Muzyki, prawda? Wielka gala, uroczysta gala. Prezes, obawiamy się w ten sposób, ponieważ myślimy, że prześlecę do radu jakąś informację na ten temat i by ogłosił. Tak, bo teraz to jest za dużo czasu. Oczywiście. Ja mam, a więc w dzisiejszej audycji gościliśmy panią prezes z Towarzystwa Pomocy imienia Brata Alberta w Zino Wrocławia, panią Wiesławę Paszkiewicz oraz członka zarządu towarzystwa, pana Pawła Czachoro. Bardzo dziękuję państwu za obecność w studiu, za przyjazd i za dziękujemy za zaproszenie. A ja jeszcze chciałabym ogłosić pielgrzymkę do Częstochowy ludzi chorych i niepełnosprawnych, którą organizuje Apostolstwo Chorych 6 lipca, ale o szczegółach powiem może za tydzień. Dziękuję Państwu wszystkim za uwagę, którzy słuchali tej audycji, którzy włączyli się w tę audycję. Ojcu Januszowi za realizację. Szczęść Boże Państwu, żegna się Barbara. Szczęść Boże.
zapraszamy do wspólnej modlitwy popołudniowej. Korzystamy z tomu trzeciego, tom Psalmodia, strona 917, hymn. I potem także psalmy znajdziemy je na stronie 920. Korzystamy również z wydania skróconego, strona 1067 do 1070. I zapraszamy kolejnych słuchaczy do wspólnej modlitwy. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Alleluja. Błogosławiony jesteś, Boże, w jedności Trójcy doskonały. Oto już gaśnie blask słoneczny, dlatego ześlij światło serca. Ciebie sławimy pieśnią rano, wielbimy hymnem o zachodzie. Panie, to przepraszam, moja wina, bo przełączyłem na ten... Przedwieczorny oczywiście. Pochyl się, Panie, nad nami, nad ludzkim trudem i pracą, daj światło naszym umysłom, a ręce uczyń sprawnymi. Wszystko, co teraz czynimy, niech będzie zgodne z Twą wolą. Pomóż nam Twoje królestwo zbudować w sercach człowieka. Bądź pochwalony wszechmocny, jedyny w Trójcy Najświętszej, Ciebie niech światło słoneczne i ciemność nocy uchwala. Amen. Kto ten chleb spożywa, będzie żył na wieki. Alleluja. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie, pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie na wody, gdzie odpocząć mogę, orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po ścieżkach właściwych, przez wzgląd na swoją chwałę. Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Kij Twój i laska pasterska są moją pociechą. Ty dla mnie zastawiasz na oczach moich wrogów. Namaszczasz mi głowę olejkiem, kielich mój pełny po brzegi. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia. I zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. To ten chleb spożywa, będzie żył na wieki. Alleluja. Pan przyjdzie, aby ukazać swoją chwałę świętych. Alleluja. Bóg zdany jest w ludzi, jego imię wielkie jest w Izraelu. Szalem się wnosi przybytek jego, a na Syjonie jego mieszkanie. Tam zdruzgotał strzały łuków, tarcze, miecze i zbroje. Ty jesteś pełen światła i potężniejszy ogień odwieczny. Najwaleczniejsi stali się łupem, sen ich ogarnął, bezwładnie opadły ręce wojowników. Od Twojej groźby, Boże Jakuba, rydwany i konie zamarłych bez ruchu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak bywa na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Alleluja. Pan przyjdzie, aby ukazać swoją chwałę świętych. Alleluja. Składajcie śluby i nieście dary Panu, Bogu Waszemu. Alleluja. Jesteś straszliwy i któż Ci się oprze, gdy gniew Twój się obudzi? Niech zgłosiłeś wyrok. Zamilkła stworzona ziemia. Kiedy Bóg powstał, by dokonać sądu i ocalić poniżonych tej ziemi. Bo nawet gniew na ludzi przyniesie Ci chwałę. A ci, których gniew Ty dotknie, będą obchodzić Twoje święto. Badajcie i wypełniajcie ślubę wobec Boga naszego i Pana. Niech wszyscy stojący dookoła przyniosą dary budzącemu grozę. Panu, który pozdrawia tutaj ciągę i jest pozdrawiam błyskiem ziemi. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Składajcie śluby i nieście dary Panu, Bogu Waszemu. Alleluja. Czytanie z Księgi Pieśni nad Pieśniami. Jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol. Żal jej to żal ognia, płomień pański.
wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią ją rzeki. Miłuję Cię, Panie, moc moja. Panie, opoko moja, święto, mój wybawicielu. Módlmy się, Wszechmogący Boże, obdarz nas ustawiczną bojaźnią i miłością Twojego świętego imienia, albowiem nigdy nie odmawiasz opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Błogosławmy Panu. Boże, niech będą dzięki. Serdeczne dzięki Ojcze Januszu za wspólną modlitwę. Pozdrawiam wszystkich modlących się razem z nami. Zapłać. Dziękuję, szczerze Boże. Pozdrawiam. Serdecznie dziękujemy za dalsze współbudowanie sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II. Przybywa wielu pobożnych ludzi, wielu pielgrzymów. Gorzej jest z turystami, z grupami, którzy chcą wpaść na chwilę i zwiedzać. Otóż to jest miejsce święte, sanktuarium, a nie obiekt turystyczny. Prosimy o kulturalne zachowanie godne tego miejsca. Zachowujemy absolutną ciszę. Nie chodzimy po świątyni podczas mszy świętej i nabożeństw. Klękamy przed Najświętszym Sakramentem, przed tabernakulum. Uwaga, świątynia to nie plaża, ogródek czy pokaz lusu. Dlatego ubiór raczej godny niż wygodny. Zwróćmy na to uwagę w tym sanktuarium, ale w każdym kościele, w każdym świętym miejscu w Polsce zakrada się bardzo zły zwyczaj. Bardzo zły zwyczaj. Ale to świadczy o kulturze przychodzących. Starajmy się o wyższą kulturę, o to, byśmy byli arystokratami tutaj. Msze święte w sanktuarium w dni powszednie o godzinie 7 i 18. O 15 kronika do Bożego Miłosierdzia, piątki także Droga Krzyżowa. W maju, czerwcu, październiku, listopadzie o 17.30 odpowiednie nabożeństwo. We wtorki nowenna do świętego Jana Pawła II po mszy świętej porannej około godziny 7.30 i o godzinie 17.30. W niedzielę święta msze święte o 8.00, 12.00 i 18.00. W czasie roku akademickiego studencka jest w niedzielę o 18.00 i w czwartki o 12.00. Zapraszamy także przyjaciół. Więcej informacji na stronie www.radiomaria.pl, zakładka Świątynia pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji św. Jana Pawła II. Kontakt z ojcem Ustoszem, ojcem Andrzejem Ustoszem, telefon 603-168-247. Powtarzam, 603-168-247. E-mail sanktuarium@radiomaria.pl. Grupy pielgrzymkowe mogą mieć nocleg w kampusie akademickim i posiłki, ale wcześniej proszę o kontakt z ojcem Ustoszem. Grupy pielgrzymkowe prosimy zgłaszać wcześniej, by zamówić odpowiedni termin. Bardzo serdecznie dziękujemy za współpracę, za zrozumienie, oczywiście za modlitwę i współbudowanie.